Witam w kolejnym filmie, moi drodzy. Dzisiaj taki film testowy tej kamery z dźwiękiem już ogarnąłem temat, a teraz kwestia obrazu. Kolega mi jeden zasugerował w komentarzu, do którego się dostosowałem i też jestem za tym, żeby używać rozdzielczości 1080p i 60 klatek. Ja właśnie do tego dążyłem i włączyłem sobie 1080p i 50 klatek, ponieważ przy 60 klatkach migota mi obraz z racji tego, że te LEDy tutaj mają taką częstotliwość trochę inną i my mamy 50 Hz, a odświeżanie 60-hercowe chyba powoduje to, że widać to migotanie. Tak naprawdę chciałem jeszcze podziękować jednej osobie z YouTube'a, którego kanał oglądam ostatnio bardzo intensywnie. Chodzi o Bartka Dziedzica, który bardzo pięknie, ładnie i w bardzo przejrzysty sposób potrafi wytłumaczyć, jak ustawić sobie jakiekolwiek rzeczy, kamerę, mikrofon, poziomy itd., itd. I w kwestii również montażu filmów w DaVinci Resolve. Także Bartkowi serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy ogląda, może w komentarzu gdzieś mu tam ten link puszczę i po prostu chciałbym mu serdecznie podziękować. Oczywiście podziękuję mu też prywatnie, że tak powiem, napiszę maila do osoby, bo naprawdę robi kawał dobrej roboty. Polecam jego kanał i dołożę ten kanał do polecanych, bo naprawdę chłop robi kawał dobrej roboty, tłumaczę bardzo przejrzyście. I tyle, co mogę powiedzieć na ten temat, bo ja się na tym nie znam, a dopiero poznaję, tak, że tak powiem, naprawdę z takiego profesjonalnego punktu widzenia, jeśli chodzi o montaż filmów i te wszystkie takie bajery. Wiecie, no moje filmy wyglądały inaczej, kiedyś tak były zmontowane jakoś tam. Chciałbym teraz już tą jakość troszeczkę podnieść, bo niestety trzeba iść za postępem. Dobra, to jest film i tak taki testowy, więc powiecie mi, czy z tym obrazem może coś jest nie tak, czy nie tak jest. Zdaję się na wasze opinie i piszcie, co mam poprawić. Tutaj dzisiaj mam Honda PCX 125. Moi drodzy, systemem start-stop, bardzo fajny motocykl, maxi-skuter powiedzmy, bo ktoś mnie zaraz zgani za to, że mówię motocykl na skuter. Żadna ujma dla nikogo, powiem szczerze, to też jest motocykl, bo tu już jest klasa motocyklowa 125, więc a że skuter, automat, też się fajnie jeździ. Przebieg 15 tysięcy z hakiem i powiem wam, co tutaj się dzieje. Przy ruszaniu szarpie strasznie silnik, czuć wibracje. Co trzeba zrobić? Trzeba wymienić sprężynę na sprzęgle, wyregulować napęd, tak żeby ten napęd gładko się rozpędzał, odpowiednie rolki i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem w stanie tego teraz pokazać, bo nie jestem do tego przygotowany. Żeby takie testy robić, to też muszę kupić troszeczkę sprzętu, żeby kamerę gdzieś zamontować, żebyście mogli widzieć, jak to chodzi. Wpadłem na taki pomysł, że mam jeszcze jedną kamerę, taką starszą troszeczkę, Odyssey 3 GoPro, która nie ma stabilizacji obrazu. I to jest taka bardzo, moim zdaniem, fajna kamera, która może pokazać to, że silnik wibruje, co się dzieje z tym całym pojazdem. Tutaj chyba tą stabilizację, nie wiem, można wyłączyć czy nie, ale wiem, że i tak lepiej stabilizuje ta kamera obraz niż tamta, która nie ma w ogóle stabilizacji. Dobra, ja podniosę teraz ten podnośnik do góry, zobaczycie to, ja ten film po prostu nie będę go obrabiał, ja go na surowo prześlę, tylko do momentu, kiedy otworzę przekładnię, bo chcę, żebyście mi powiedzieli, jak to wygląda w takim świetle normalnym. Ja wiem, powinienem tu mieć naświetlacze takie studyjne i myślę o tym, żeby takie coś zakupić, bo jeśli te filmy mają być szczegółowe i profesjonalne, dobra, nie będzie film profesjonalny robiony przez laika, to znaczy przeze mnie montowany, tylko chciałbym go oddać jak najlepiej, żeby widać było wszystkie szczegóły, żebyście mogli dojrzeć najmniejsze szczegóły, których, że tak powiem, gołym okiem na pierwszy rzut nie widać. Rozgadałem się, co? Ja to jestem gaduła, to ja to mówię, że jestem gaduła, bo w ostatnim filmie też powiedziałem, że żona mówi, żebym się lepiej zamknął, bo tyle gadam, że ona po prostu filmu nie potrafi zobaczyć. Napiję się kawy. Ale się chlipnęło. Bardzo dobra. Wytrzemy wąsik i do roboty. Dobra, ja podnoszę ten podnośnik, ten motocykl do góry. No, ja się przyzwyczaiłem mówić motocykl, słuchajcie, bo a widzicie, powiem wam tak.
Ja już się drę, bo jestem daleko od kamery i już zacząłem się drzeć. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja właśnie ten nawyk mam i muszę teraz się nauczyć. Z tamtym mikroportem mniej, że tak powiem. Ja celowo tutaj robię coś i mówię, żeby było, żebym mógł wychwycić, jak tu wygląda to w warsztacie, jak pracują jakieś urządzenia. Bo ktoś mi zasugerował, że wszystko ładnie, pięknie, ale wszystko wyjdzie w praniu, jak ktoś zacznie coś robić i stukać, pukać. I to jest bardzo dobra uwaga, za którą serdecznie dziękuję. Też kolega napisał właśnie o tym i serdecznie ci za to, kolego, dziękuję. Przepraszam, wybaczcie, że ja ników nie pamiętam, ale tego jest tyle, że musiałbym mieć SSD w mózgu, żeby to wszystko spamiętać. Więc bardzo dziękuję wszystkim za konstruktywne, pozytywne komentarze. I ta uwaga właśnie, sugestia, no ten telefon, ta sugestia dotycząca tego, że wszystko wyjdzie w praniu, jak się zacznie dopiero robić, stukać, że tak powiem, normalnie tutaj użytkować ten warsztat, to wtedy wyjdą niuanse, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ja teraz otworzę tutaj tą przekładnię, postaram się Wam to pokazać jak najlepiej mogę. Ja ten, jeszcze jestem na etapie zakupu, że tak powiem, no muszę o tym mówić, bo to jest film, który ma za zadanie pokazać, jak wygląda ten obraz, więc ja też nie widzę wszystkiego dokładnie w tym małym ekraniku z przodu, w tym GoPro, bo jest naprawdę mały, więc jestem na etapie zakupu monitora podglądowego, takiego 5-calowego, u góry go sobie tutaj powieszę na wejście HDMI i wszystko będę miał pod kontrolą, więc będzie lepiej to wyglądało, będę widział, co ja robię, czy co za tym idzie. Jeśli ja będę widział, co robię w tej kamerze, to znaczy, że Wy też to będziecie widzieli, a ja chcę Wam to wszystko zawsze pokazać, jak najlepiej się tylko da. Dobrą opcją jest to w tej kamerze, że ja mogę zawsze z tą kamerą tutaj teraz odpędzić, ona jest na tyle mała. Zobaczcie, że mogę sobie zbliżyć kamerę, pokazać Wam wszystko. Zaraz Wam to pokażę, jak tylko sobie tutaj odkręcę tą obudowę. Dobra, to ja się biorę za robotę. Nie wiem, czy mam do Was gadać. Mówcie jeszcze do mnie o... Znaczy, mówcie do mnie, ja do Was mówię. Napiszcie mi, czy ja, jeśli coś robię, mam do Was gadać, czy mam być cicho i dać podkład muzyczny do tego. Dobra, wiecie co? Ja powiem Wam tyle. Ja już jestem tak zamotany, że nie wiem, o co chodzi. Zanim przystąpię do badania, muszę zachować wszystkie środki ostrożności i higieny osobistej, żeby pacjenta nie zakazić czymś. Ja się śmieję, ale wiecie co, te rękawiczki są bardzo pomocne. Mniej pasty do rąk idzie. Dobra, tak mi kumpel Adam powiedział, z którym współpracuję. Aha, i ważna rzecz. Dobra, ja będę mówił, wysłuchajcie. Szukam klucza. Jeśli chcecie kupić dobry motocykl, albo skuter, maxi skuter, zapraszam Was na OLX-a. Pod każdym filmem jest już wklejony link do tej aukcji. Jest to link z konta mojego kolegi Adama. Serdecznie polecam jego motocykle, nie dlatego, że my się znamy i dlatego, że to jest mój kolega, tylko dlatego, że te motocykle są naprawdę w idealnym stanie. Nie kupicie złego motocykla, naprawdę, to ja Wam obiecuję. Jest to człowiek rzetelny, uczciwy, którego mogę polecić. Powiem Wam, zresztą sami wiecie, bo widzicie, co się dzieje, jak ja mam taki motocykl MP3 czy jakikolwiek inny od handlarza, to widzicie, jak to wygląda, tak? Co się dzieje, jaka uczciwość jest na świecie, czy chociaż w naszym kraju. Więc za szybko gadam, co? Za szybko mówię, nie? Właśnie, za szybko mówię, ja się męczę w tym momencie, bo ja nie jestem lektorem, a lektor już ma wypracowany swój nawyk i wie, jak oddechy brać, jak formułować zdania i chyba słowa. Kuźwa, ale poliglota, ja pierdził, se tutaj wyskoczył, nie? Sponsorem dzisiejszego programu jest Honda. Dobra, no także wiecie, no i chodzi mi o to, że dużo gadam, nie? Dobra, odkręcam sobie te śruby i zaraz zajrzymy do środka, tylko muszę sobie znaleźć moje... Wiecie co, strasznie zimno jest na podwórku, włączyłem sobie mój ogrzewaczo-klimatyzator.
ale jest fajniejszy, lepszy i cichszy od mojego Webasto, który tutaj mi... które mi tu tam ogrzewa. Widzicie, taka rura wisi. Teraz klima chodzi tam i już tu mam fajnie ciepło. A te Webasto to była poracha. Znaczy w zimę i tak trzeba dogrzewać, powiem wam, bo taka klimatyzacja nie daje rady. Nie daje rady. Słuchajcie, może być tak, że ja przerwę ten film, bo będzie kurier, ale postaram się szybko tutaj spiąć, żebym tego filmu nie musiał przypadkiem na 40 kawałków rozkładać. Nie wiem, jak się montuje w YouTubie. Na początku kiedyś montowałem filmy w YouTubie. To jest ten, właśnie teraz ten moment, kiedy ja pracuję i mówię do was. I to jest bardzo fajny przykład na to, żeby sprawdzić, jak to będzie działało z tym dźwiękiem. O Jezus. Ja mam nadzieję, że ten obraz jest jaśniejszy, ponieważ w tym HDR-ze włączonym w 4K ten obraz taki przyciemniony jest, takie cienie było widać. Myślę, że teraz jest ok. Boże, gdzie ci ludzie jeżdżą? Ile tu jest piachu? Że to jest motocykl szosowy. No wiem, czasem jest jakieś błoto czy coś, nie? Tak, tu są teraz normalne odgłosy warsztatu. Dobra. Dekiel odkręcony. Możemy spróbować go zdjąć. Ja mam nadzieję, że on lekko zejdzie, ten dekiel. Ta pokrywa się u nas mówi dekiel. Na Śląsku się go do dekiel, albo ciulna cię w dekiel, to się opamiętasz, synek. No, tak czasem gadają. Dobra. I teraz jest właśnie to. Trzeba jakiegoś narzędzia użyć, żeby to podważyć. Kurde, tu są punkty serwisowe, wiecie, ale... Ja pierdo, dziule. Co ja mówię? Sorry. Jest tak dopierniczone, że zapieczone. Nie wiem, jak to zdjąć w ogóle, powiem wam. Są takie specjalne przyrządy do tego. Nie mam takiego przyrządu. Czekajcie, to jest to ja. To powinno mi odejść tutaj. Kurde. A! Widzicie? W czarnej dziurze dupie byłem, tu jeszcze jedna śruba jest. Ha! Teraz to puści. Zobaczcie. W ten sposób. Dobra. Spróbujemy to zdjąć. O, teraz to zeszło. Kuźwa. Ładnie, pięknie, elegancko. Dobra. Mamy tą przekładnię. Pokażę wam teraz, jak wygląda sprawa tej przekładni. Ja nie wiem, jak to, na ile to będzie widać. Zobaczcie. Wariator w bardzo ładnym stanie. Pasek elegancki. Tutaj mamy dzwon sprzęgła odśrodkowego i właśnie widzicie, te cienie mnie denerwują tutaj. Nie wiem, czy w tamtych starych kamerach, filmach to było, ale ja tu dlatego mówię, musiałbym mieć z jednej i z drugiej strony takie naświetlacze studyjne, które pozwolą mi na to, żeby to doświetlać wszystko. Słuchajcie, dobra, inaczej, jeszcze to odkręcę to dla was. I sprawdzimy to sprzęgło. A wy piszcie w komentarzach pod filmem, jak to wygląda z perspektywy waszych oczu. Wiecie co, ja też mam wadę wzroku, nie? Znaczy ja widzę, ale nie zawsze wyraźnie. Okulary mi to korygują, do czytania mam inne. Ale wiecie, na telefonie inaczej widać, na komputerze inaczej widać, a na telewizorze jeszcze inaczej widać, więc... Wiecie, to jest już teraz wyzwanie, żeby dobrze film zrobić. Oczywiście można wszystko w programie poprawić. No ale to też wymaga czasu. Dobra. Podejrzewam, że na pewno mój Kevin ten film ogląda. No. Poczekajcie. Dobra. Jeszcze odkręcę wariator. Przy okazji rozbiorę to i powiem wam, pokażę i opowiem wam, o co tu chodzi w tej regulacji napędu i dlaczego to się robi. Dlaczego to się robi? Robi się dlatego, żeby motor miał troszkę więcej mocy. Oczywiście nie przesadzamy,
moi drodzy, z wagą rolek, bo jeśli damy za lekkie, to ten motor będzie rwał, ale nie będzie miał prędkości, a jak będą znowu za ciężkie, no to będzie słabo startował, szarpał i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, to, to i to. Tak. Ok. Rolki pieruńsko ciężkie. Dobra, teraz wezmę kamerę do ręki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z ręki, jak będę kręcił. Stabilizację mam włączoną jakąś. Słuchajcie, tu mamy wariator, wszyscy to znają, ja to mówię tylko i pokazuję po to, żeby to jest na potrzeby tego filmu. Tu są rolki, jeśli są za ciężkie, to jest źle. Jeśli są za lekkie, też jest źle, muszą być takie dobrane pośrednio. Ja już kiedyś film o tym kręciłem. Tu jest sprzęgło odśrodkowe, które jest ściągane sprężynami, takimi trzema sprężynkami. Nie widać, o tutaj je będzie widać, zobaczcie. Tutaj je widać. I te trzy sprężynki, moi drodzy, jeśli są za miękkie, to sprzęgło na niskich obrotach za szybko łapie i ten silnik nie ma momentu obrotowego i zaczyna tak szarpać, boksować i tak dalej, i tak dalej. Takie jaja się robią. I to jest bardzo niewygodne i niebezpieczne dla silnika. Korba cierpi, wał korbowy cierpi, łożyska na wale korbowym, łożyska przekładni. W ogóle wszystko tutaj cierpi, bo to jest szarpane. To ma iść płynnie, po to jest automatyczna skrzynia biegów, żebyśmy mieli tą płynność, a nie jakieś szarpanie. Powiem Wam taką ciekawostkę. Był kiedyś u mnie klient z Hondą PCX, kupioną nową. Miał przejechane 1000 km i był na drugim przeglądzie. Pierwszy jest po 300, drugi jest po 1000, czy tam 1300 km. I wyobraźcie sobie, że zgłosił to, że ten motor już mu zaczął szarpać, bo tak było, ja się przejechałem i rzeczywiście szarpał. No i powiem Wam, powiedzieli mu, proszę Pana, my Panu z tym nic nie zrobimy, ten typ tak ma, to tak musi być. Słuchajcie, no widzicie, tu się takie robią paski przedświetlenia, nie wiem o co chodzi. Muszę coś ustawić. I teraz wygląda sytuacja tak. Zobaczcie, jedziemy do serwisu autoryzowanego i w autoryzowanym serwisie Yamaha ktoś takie coś, Hondy, przepraszam, wróć, mówi, no to słuchajcie, no to jest, to są jakieś jaja, to są jakieś jaja. Jak serwis autoryzowany, na którym powinniśmy polegać, daje nam gwarancje i naprawy gwarancyjne. Zerkam na monitor monitoringu, bo chyba kurier podjeżdża, jasne, i muszę kończyć. Mówi takie rzeczy. Moi drodzy, piszcie, jak wyszedł ten obraz i ten dźwięk w tym filmie. Jedzie ten kurier? Jedzie, dobra. Ja muszę kończyć. Także piszcie pod filmem, jak to wyszło, jak z obrazem, co tam jeszcze poprawić. Bardzo Was proszę, bo chcę, żeby to było bardzo, bardzo dobrej jakości.